Cześć, witam serdecznie z tej strony maszyny pancerne Vel, pijany 1982 z PS4. Słuchajcie, co zrobić, żeby na stronach, które odwiedzamy, nie wiem, wiadomości, nie wiadomości, obojętnie jakie rzeczy, które odwiedzamy na komórce, żeby nie wyświetlały się wiadomości, nie doczytywały nam się te strony, no co samo w sobie oczywiście wiąże się z tym, że te strony szybciej się doczytują. Nie klikamy również przez przypadek w taką reklamę, która nas przenosi na inne strony. Jest to bardzo prosta sprawa bez użycia ani jednej aplikacji. Więc teraz tak, screena, którego tutaj widzicie, to jest zrobiony z mojego telefonu, ja mam Motorola Z3 Play akurat. W Samsungach troszeczkę trzeba się bardziej zagłębić w te ustawienia, ale wchodzimy sobie w sieć i internet w ustawienia, po czym przechodzimy sobie, ojojoj, nie chcę się przełączyć, co jest grane. Wchodzimy sobie tutaj, wyświetlą się tam sieć komórkowa, użycie danych i tutaj mamy zaawansowany tryb samolotowy VPN, prywatny DNS. To właśnie wchodzimy, po czym pojawia nam się coś takiego jak prywatny DNS i następnie wybieramy z automatycznego na nazwę hosta dostawcy prywatnego DNS. I wpisujemy sobie dns@guard.com. Tutaj oczywiście trzeba zapamiętać, żeby to zapisać. No i mamy spokój tak naprawdę z reklamami na stronach. Czyli jakieś tam zdjęcia, one są wszystkie poukrywane. Co za tym idzie, mniejsze zużycie pamięci telefonu. No i oczywiście szybsze ładowanie się stron, bo bardzo często ja na przykład korzystam, czytam, czy to WP, czy RMF, czy inne źródła, które tam podają jakieś wiadomości ze świata, czy tam z Polski. I bardzo często było tak, że strona się ładowała, zjeżdżam w dół, tekst się doczytuje, czy na przykład przeskakuje ta strona, chcę kliknąć w coś, a przeskakuje i klikam w reklamę i to mnie przenosi. Jeśli sobie to wpiszemy, to mamy spokój z reklamami i fajnie się te strony doczytują, więc spróbujcie sobie tego i napiszcie komentarz pod filmem, czy sprawdziło wam się to, czy nie, czy jesteście zadowoleni, czy nie. I oczywiście, jeśli pomogło, zostawcie łapkę w górę, będę bardzo wdzięczny. Także pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, na razie.